Nie ma śrubki. Musisz taką śrubkę skądś zdobyć. A przecież ty nie grasz na tych stronach, to po co też? No tak, no ale nie, to wiesz. Nie, ale skąd ona, czemu ona wypadła? No, futerale. To jest amerykański rozmiar śrubki. No. Czyli co mamy tutaj, ten? Nie, ale tutaj, pogadamy sobie grumbo, są zajebiste, nie? No to jest mój pomysł. Bardzo fajne to jest. Mandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Jak już zauważyliście z tytułu tego odcinka, jest to no kolejna odsłona PGR-a z Licą. Pojechałem wczoraj dokładnie na koncert Illusion Flapjack Black River do Warszawy i nagraliśmy króciutką rozmowę na temat sprzętu, który używany jest przez Licę we Flapjacku. Chciałem oczywiście wszystkim, którzy wspierają kanał, bardzo, bardzo podziękować, bo to dzięki wam mam kasę na takie wycieczki i dzięki wam PGR-y właśnie powstają. Jednym z celów tego, że wspieracie, jest właśnie to, ażeby seria PGR, chyba w ogóle ulubiona seria wszystkich na tym kanale, się rozwijała. Na pewno jest to seria, która dociera do większej ilości osób niż tylko te osoby, które interesują się sprzętem, no bo są to wywiady, które poruszają być może tematykę gitarową, ale jednak też jest dookoła gitarowo w tychże rozmowach. Więc żeby nie przerywać tego odcinka, żeby nic tam, wiecie, nie wtrącać się w tenże wywiad, chciałbym powiedzieć następującą sprawę. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy kanał wspierają, i zapraszam do wspierania. Polubcie ten film, jeżeli wam się podoba, a jeżeli z jakiegoś powodu jesteście tutaj po raz pierwszy, bądź jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zostawcie subskrypcję. I uwaga, warto oglądać do końca. Myślisz, że za oknem jest? Czy tak przez szybę będziemy gadać? No kop sobie, już trudno przeżyje. No. Nie, ale to... Nie pierdzę. No bo sobie ledwo co chory byłeś. Te dźwięki to musisz cały czas jarać, nie? Ile pijesz fajnie dziennie? Dużo. 40? No to jak chcę, spokojniejszy dzień to 40. O kurwa, co ty mi tu przypiąłeś, ty? No takiego kotka. Kotek. Nie lubię kotów, to autystyczne psy. Tak? Nie, bardzo lubię koty, no koty są tak fajne. No tak, wywiad na poważnie z Robertem Friedrichem, to się chyba nie da. Chyba się Moja nie... mama zawsze mówiła, znowu koty się walają tutaj po odkurze, synek. Ja plug z torpedą, masz to podkurzać.
Dobra, Flapjack jest tematem, a nie Lux Torpeda. Flapjack Dajesz. To twoje najnowsze dziecko stare. Ale Lux Torpeda to nie jest zespół, tylko moja mama mówiła w domu, żeby coś zrobić szybko, to było jak Lux Torpeda. Że jak stąd Lux wziąłem nazwę do zespołu. A wcześniej moja mama mówiła, tu ma być zrobione jak Lux Torpeda, nie? Lekcje zrobiłeś jak Lux Torpeda. I stąd, ja nie wiedziałem, że to jest, że pociąg. Jest taki pociąg polski. No, ale nie gadajmy teraz o tym, tylko tak, o Flapjacku. Tak, Flapjack. We gonna make it. Fair play, we gonna make it. Proszę pana, no już ile to, z rok czasu już gracie? Czy nie cały Wiesz co, no Maciej przyszedł do mnie w pewnym momencie po śmierci Grzegorza i... Jans w sensie? Tak, no. Jans. Mówi, zróbmy coś dla Grzesia, zróbmy 3 koncerty takie trybiutowe. Ja mówię, no takie gadanie z wami to jest od lat zawsze to samo, nie? Tak jak nagrywaliśmy u mnie w małym studio 6 utworów nowych. No, pamiętam, puszczałeś mi te kawałki. I nigdy nie doczekały się realizacji, nie? Więc jak Maciej to powiedział, to ja wziąłem kalendarz i wpisałem w kalendarz 3 dni koncertów. Mm-hmm. I to już na twardo było, nie? Ale jeszcze bez zamówionych klubów i bez zamówionych miejsc na te koncerty. Tak. Po prostu, że tam tu masz datę, gdzie możesz to zrobić, nie? No i potem mi się to udało zrobić. Jak zobaczyliśmy, wiesz, przyjęcie i radość, bo my sami byliśmy, kurczę, bardzo uradowani tym wszystkim. Jest to taka fajna, no kurczę, w sumie bawimy się w lata 90, nie? Totalne, no i szczerze. I na tych koncertach nagle się okazuje, że ludzie przyszli, którzy chcieli się przenieść do tych czasów 90-tych lat i przyszli ze swoimi synami. Bardzo łatwo było rozpoznać, kto jest ojcem, kto synem, bo ojciec śpiewał tylko refreny. To były czasy, kiedy tam tekstów po angielsku nie wszyscy rozumieli, ale synowie tych ojców śpiewają całe teksty, nie? Aż tak jest, tak? Fany, jak sobie fany, lekkie fiszko, fany, wydony. Wszystko po prostu od początku do końca, nie? No powiem ci, że atmosfera jest jak za 90-tych, bo byłem do tej pory na koncercie tym w Warszawie, który już graliście w, nie pamiętam, gdzie to było, ale w tym mniejszym klubie, nie? Taki był koncert. To tam nawet ochrona była taka jak w latach 90-tych, czyli jak przelatywałeś przez barierkę, to tam dostałeś taką, wiesz, może no nie taką jak w latach 90-tych, że nerę taką porządną, nie, teraz... ale to nie była ta kulturalna ochrona, wiesz, taka, która jest, więc mówię, kurde, patrz, nawet to przenieśli w czasie. Nie? Słuchaj, teraz, żeby zadbać o tych, co robią stage diving, jeździ z nami na trasie z Illusion i z Black River ochrona Galicji. Galicja, no tak, to są chłopaki, którzy też znają wasze teksty, nie? Dokładnie. Więc tutaj nie ma żadnego problemu. Ty podaj mi kubeczek jeden. No i co? Odkurzyłeś parę rzeczy? Dobra, inaczej. Spotkaliście się z Jancem, że jest projekt. Ile zostało w pamięci mięśniowej z tego wszystkiego? Ile musieliście sobie przypomnieć? Dużo. Ja myślałem, że kurde, dla mnie to jest zupełnie nowa muza, bo już tak dawno nie grałem, to jest 20 parę lat. No. Ale jak zaczęliśmy grać, to kurde, chłopie, szybko to poszło, fajnie. Ruszyliście głównie dwie pierwsze płyty. Trzy utwory mieliśmy z trzeciej. Akurat moje, to znaczy Travel Man, Ready to Die i Purity, ale Purity odpadło, tak samo istnieje, a Troubleman jest w bardzo wyjątkowej formie grana na koncertach. Teraz jeszcze DJ Eprom nas wsparł, też fan wielki Flapjacka, tak podobnie jak Kroto, nie? I on samplował wokale Guzika i na przykład Troubleman na koncertach wokaliści nasi siadają, a śpiewa puszczany to przez w Warszawie Eproma. W Warszawie jeszcze tego nie było, bo nie było Eproma, tak, teraz tak. Słyszałem chwilę na próbie, jak to zrobiliście, no i to jest, to wiesz, włosy dęba i gęsia skórka jest natychmiast, jeśli to się... Będzie fajnie. Jeśli to się dzieje, nie? Czyli mówisz, że co, że wszystko to tak poszło na szybko? Ślimak też pamiętał, wiesz, te wszystkie formy? To znaczy nie, no musieliśmy trochę pograć, nie? I pierwsze koncerty były takie... O, jest Ślimak. Pierwsze koncerty były takie, że no trzeba było się, wiesz, poznać muzycznie na scenie, bo to jest zupełnie coś innego na próbach, a zupełnie coś innego, jak wchodzi na scenę i grasz koncert, są inne emocje, inne w ogóle, odsłuch jest inny, wszystko jest inne, ale daliśmy radę i wiesz, radość z tych koncertów była taka, że to była taka propozycja, może zagramy jeszcze ze 2-3 koncerty, potem dostaliśmy propozycję w Jarocinie, to się spotkało tam też z takim przyjęciem, że byliśmy w szoku, na małej scenie graliśmy, na takim pastwisku. Aha. I no świetnie, bardzo fajnie. O, hał. Ja, czujesz cigarety? A sprzętowo wróciłeś przeprosiłeś się z Mesą, tak? Dobrze myślę? Mesa już funkcjonuje od dłuższego czasu. Ostatnia płyta
Paradoks Torpedy, Omega, jest na mesie, nie? Tak? To znaczy, no, ja mam ten duet, bo Mesa ma fajny cios, ale nie ma muzyki za bardzo. Mhm. Więc muzycznie, za muzykę czystych barw i przesterowanych barw odpowiada Burlo. A Mark III dodaje takiego kopa, takiego perkusyjnego jetu. Czyli tego pierwszego, pierwszego uderzenia, a z Burlo bierzesz ten cały, całą tą otoczkę, tak? Znaczy muzykę, tak, piękny środek. Burlo ma, generalnie jest bardzo muzyczny, Burlo ma środek. To, no tam po prostu jak się gra, szczególnie w luksach, to ja potrzebuję mieć dużo muzyki, nie? Natomiast było tak, że na Flapjacku grałem na samym Marku III. No w Warszawie na pewno grałeś na samym Marku III, z tego co pamiętam, nie? Nie, Burlo było. I tylko, że miałem małą paczkę wtedy jeszcze, nie? Teraz mam bardzo fajne, mam dwie kolumny włączone w jedną. To mi Rumbo zrobił, Mariusz. I jestem mega zadowolony, bo tu są głośniki specjalne do Burlo, a tu są głośniki specjalnie do Mark III. Nie? A w środku jest jakoś przedzielona? Czy? Tak. Przedzielona jest solidna paka i to był taki pomysł. Nie wiedzieliśmy, czy jak fazowo się to uda, ale siedzieliśmy w studio, wymienialiśmy co chwilę głośniki. To nie, a to o, to zostaw, to jest super. No i co tam są za głośniki? Nie pamiętam. Słuchaj, wymieniliśmy tyle głośników, tyle wariantów, że nie wiem, WGS-y chyba są na Boogie, a i na tym też są WGS-y, tylko tu mam jakieś... Trzeba zapytać Mariusza, zadzwoń do niego, on ci powie. To mesę miałeś, czy musiałeś gdzieś ją znaleźć, odkupić, szukałeś jej specjalnie? Wiesz co, ja ją wiele lat... Ostatni raz widzieliśmy, nie miałeś chyba marka trójki. Miałem, przecież nawet na filmiku. Wtedy jest trójka, to jest ta trójka? Tak. To jest ta sławna, co jej nie włączyliśmy? Tak, no nie pamiętasz, jak się jaraliśmy, że patrz, jak włączasz, tak tutaj dokręcamy tej mesy, to słyszysz to. No ale to wiele razy jest tak. Ja pamiętam, kompresor ustawiałem i ustawiłem w końcu tak kompresor, że mówię, to jest total, tylko że nie był włączony. Czyli mózg oszukuje, nie? Czyli miałeś tą mesę, to nie jest tak, że gdzieś tam musiałeś... Nie, miałem. Mam jeszcze taki zapas jednego Marka III, bo to jest akurat Green Stripe, który ma preamp od Mark II C+. A ten drugi to już jest 303, to też Simulclass, czyli ma dwie lampy L34 i dwie lampy 66, nie? I on bardzo fajnie razem się grają. Natomiast jak grałem na koncercie, były takie koncerty z Flapjackiem, gdzie grałem tylko na Marku, to Ślimak mówi, ty, ale weź tam ten drugi pies, dlatego że tu czy grasz F, czy G, to nie słychać. No, wiesz, o co mi chodzi. Słychać cios, ale nie słychać, co to jest za dźwięk, nie? No. Czyli, i tutaj Tomasz, to Burlo, ten środeczek, który... Tak, on definiuje tonację. W zespole. Ale wcale nie używasz ani na jednym, ani na drugim wzmacniaczu dużo gainu. Tam jest, tak wiesz, na trójeczkę, na czwóreczkę tego tak, gainu. Tak, ale tu mam na siódemkę pierwszy gain, bo tam jest trójka, to jest gain, ale w Marku III gain ustawiasz też na pierwszym kanale, gdzie jest treble. I tam im więcej tego dasz, tym jest większy przester. Ja tu mam na siódemkę prawie. Nawet nie jest, nawet jak się tego słucha, to nie jest jakieś, wiesz, takie nasycone brzmienie. Nie, to jest trudne brzmienie, ale musi być headroom duży, nie? Musi być atak, a i tak z ręki jest przester, więc musi tak być, nie? Bo jak, no pokazywałem ci, zrobiłem więcej przesteru i to nic tylko się... Nic się dało, buła się zrobiła, buła się zrobiła. Nagle zaczęło się robić bałaganu wszędzie dookoła i nic się tam nie działo. No i przesiadłeś się z nowości, bo to też na pewno tu się dużo ludzi będzie pytało, na zupełnie inny rodzaj przetwórników. Zrezygnowałeś ze starych EMG miodowych. Mam jeszcze. No dobra, ale nie masz ich w gitarach. Miałeś przez chwilę romans. Ale miałeś. Bo to są dwie gitary, które... Jedna jest typowo do Flapjacka, ten SKG od Szymona. No, ten biały? Tak. I on miał różne przetworniki, różne, ale do Flapjacka idealnie pasuje ten nowy zestaw 6657. I tak samo do czerwonego Tonzona założyłem 6657, bo mi się bardzo te pick-upy podobają. Byłem w szoku, przyjechał do mnie taki kolega, który chciał mi sprzedać wzmacniacz Mark V. Aha, no to Petrucciego. Mi się bardzo podobał, dopóki grał cicho. Ale jak zrobiłem głośniej, to już była taka góra, która nie można jej zlikwidować niczym. I potem mówię, to poczekaj, włączę mojego Marka i nagle brzmienie tu, nie? I więc no podziękowałem, ale on przywiózł swoją gitarę, którą kupił chyba z zespołu Amorphis czy jakiejś kapeli. I bardzo fajnie zabrzmiała. Ja mówię, co to jest tak
gitarą? Mówi, nie, no to są pick-upy. I właśnie mi wtedy podpowiedział, że to jest 57-60. No to jest, jest to game changer, jest to ze wszystkiego tego, co się pojawiło to, na rynku. One nie bzyczą, grają bardzo fajnie, skutecznie i mają bardzo skuteczny, niski środek, który robi ten punch, nie? No dobra, a co z tym BC Richem? No BC Rich ma tam Fishmana, nie? Poczekaj, bo najpierw był inny BC Rich. Najpierw wróciłeś do starego BC Richa. Tak, ale tego, w którym grałeś w Acidach i we Flapjacku kiedyś dawno, dawno temu. No, tam ten stary BC Rich był też na płycie Omega Lux Torpedy, nie? Mm-hmm. No, ale ten BC Rich, którego ty polecałeś u siebie w kanale, bardzo fajny jest, świetny. W ogóle lata się tak zmieniły, że wykonanie tych instrumentów jest niesamowite, nie? Fajnie to gra, tylko że na próbach pewnych rzeczy nie słychać, a potem jak doszło już do rejestracji gitary, no to jednak słychać, że mimo że wymieniłem wiele rzeczy w tym Floyd Rose, to jednak ja mam za mocne granie i nie potrafię grać lekko, a tutaj trzeba było grać lekko, żeby przy ataku nie było niestrojne. Żeby Floyd Rose się nie ruszał sam z siebie od uderzenia struny. Tak, jest opcja, żeby go zblokować w jedną stronę, właśnie. Że wtedy traci sens ten blok, czarny blok, co kupiłem granitowy, bo on brzmi jak jest, wiesz, sam zawieszony w próżni i on po prostu daje rezonans fajny. Użyłeś granitu, naprawdę to jest z granitu? To Jeff Loomis polecał i nie zawiodłem się, jest cholernie drogi, ale chciałem sobie na stare lata taką niespodziankę sprawić. I co to robi w tym brzmieniu? Wiesz co, on porządkuje harmoniczne, jest więcej transparentnych takich, dźwięk jest bardzo czytelny się robi. To jest bardzo dziwne, że to tak działa, bo ten metalowy, co miałem, to nie był brass, tylko to był jakiś... No tam jest chyba taki stalowy. No to był taki, sklepowo to brzmiało. Też, nie? A ten granit spowodował, że ona jest taka szlachetna. Góra jest szlachetna. Zostawiasz tego Bizicza, czy jednak... Tak, zostawiam. A te Fishmany w nim zostawisz, czy Fishmany zostawię, dlatego że są bardzo ciekawe pick-upy. Ja nie wiem, co to są za Fishmany, czy one są tak, można je kupić też osobno? Można. Fishman Fluence po prostu. No, bardzo fajnie grają. One mają bardzo fajne te takie jety. To jest wszystko takie nowoczesne, ale jednocześnie skuteczne i nieprzekompresowane. A wolisz ją w opcji tej aktywnej, czy w opcji pasywnej, jak są? Aktywnej. W aktywnej. Znaczy do flapjacka aktywnej. Mhm. No, ale jeszcze pracuję nad tą gitarą. Jednak gitary potrzebują trochę miłości, żeby z nimi pogadać, pobyć. Nie, nawet się śmiałem, bo po dwóch dniach, jak ją miałeś, od razu wszystko z niej wybeszyłeś. Przede wszystkim we Floyd Rose trzeba wymienić sprężyny na sprężyny noiselessowe, które po prostu nie grają jak pogłos. No chyba, że ktoś brzęczą. To lubi, nie? Te lata 80. takie. No tak, ale jak robisz krótki dźwięk, to tam ma być cisza, a nie... No tak, to jeszcze nie używasz bramek szumów, to też nie ma ci tego... Bramki szumów ograniczają dynamikę, no, dla mnie. A ta odpustowość tego BC Richa cię trochę... Bardzo fajna. Podoba ci się to, że ona jest taka cygańska? Jestem człowiekiem związanym mocno z kościołem, więc odpusty są dla mnie jak najbardziej. No to chyba nie w tym kierunku powinniśmy w ogóle iść, nie? Bo to nie jest ta odpustowość. Jest to zrobione fajnie, wiesz? Ten binding jest bardzo ciekawy, podoba mi się. Nie, no ładna jest ta gitara, nie da się ukryć. Nie? No, ładne gitary to są od Tom Zone. Ja jestem zakochany szczególnie w tej żółtej, której tutaj nie mam. Mhm. No bo ona jest jeszcze na starych EMG. Ale też ja mam swoje pick-upy APG. To są pick-upy. Ale co, czy twoje? To jest jakaś twoja sygnatura? Moja sygnatura. Andrzej robi pick-upy, firma APG. Ja mam od niego Telecastera, gdzie absolutnie najlepszy singiel, podwójny singiel, humbucker singiel, tak gra, że nie słyszałem jeszcze Seymoura, tak, żeby tak brzmiał jak ten APG. No i on mi zrobił pick-up, który męczył się ze mną strasznie, bo jestem maruda. I prosiłem go, żeby był... szybki dół, który się nie muli, tylko jest, ile dasz dołu, to on zawsze będzie miał atak i żeby nie uciekło przy okazji całe spektrum brzmienia i to mu się udało zrobić i mam te pick-upy w innych gitarach. Nie? A pierwsza próba, druga próba, czy to tak od razu? Nie, tam było parę prób. Ja wcześniej grałem na jego pick-up takim, co on robi. Mhm. Byłem bardzo zadowolony. Zresztą w Warszawie na tym pick-upie grałem koncert. No i a potem on już mi zmodyfikował tak, że moja sygnatura pick-upa jest i fajny. Tylko, że to jest do grania, to nie jest do flapjacka, nie?
Do Luxorpedy jak najbardziej, tak. No. Czyli jeszcze bardziej otwarte brzmienie, mniej zwarte, o to się chodzi, jest, że więcej... No, jest więcej rzeczy się tam dzieje, jest więcej muzyki, nie? Mhm. No tak, bo tutaj potrzebujesz po prostu... Wiesz co, jak sobie włączę sobie nie? Fairplay płytę, no, to tych gitar nie jest dużo. Tam głównie rządzi sekcja, bas na przodzie. No tak, basu tam jest... Te gitary bzyczą troszkę tu, wiadomo, że są jakieś ciężkie numery, to te gitary wychodzą, ale generalnie to we Flapjacku chodzi o to, żeby był fajny flow, wokale, wiesz. No i co, nowa płyta, tak? Tak, nowa płyta. Się kręci. Mm-hmm. Gracie coś z nowego materiału już, czy no jeszcze... dzisiaj zagramy pierwszy utwór, jaki zrobiliśmy tą płytę, Proxy War. Proxy War się nazywa? Proxy War. Aha. A potem cała płyta, 15 utworów, pracujemy nad tym, będzie. 15 utworów, to długa płyta, czy krótkie numery? No przecież to jest hardkorowe, wiesz, wydawnictwo, więc są utwory po 50 sekund. Czyli fair play generalnie, tak, jest ciśnięte. No, na tej płycie też Molka zagrał dwa utwory, także... Aha, czyli jest powrót do tego... No zabawa w lata 90. A jak powstają te kawałki? Ty je tworzysz? Jak mnie ktoś zapyta, jak powstają teksty? Dobra, masz laczka. Ty tworzysz riffy, wszyscy tworzycie riffy, ktoś przynosi inny, wiesz co, jak skąd się biorą pomysły? Oczywiście, na początku było, że ja przynosiłem riffy, wszyscy się przyglądali, robiliśmy, ale robiliśmy i tak razem. Każdy ma duży wpływ na to, jak ostatecznie wygląda utwór. Maciej, Jans, Michał, kurde, nie, no, są naprawdę fajni, bo każdy z boku słucha i może dać jakąś fajną, cenną uwagę. Poza tym w czasie robienia utworów też byli wokaliści, więc jak oni sobie tam na słuchawkach śpiewali, czy próbowali, to mówili, ten motyw przedłużcie dwa razy, bo to jest takie flow fajne, tak fajnie się śpiewa, że tego może być więcej. No to my wtedy wydłużaliśmy pewne partie, niektóre skracaliśmy. Albo od razu to nagrywacie, czy jest jednak tak? Tak, no to jest komfort pracy w studio. Nie? Ale to jest tak, że to już te wersje, które nagrywacie, to już będą te wersje płytowe, czy robicie sobie to jako demówkę i potem zaczniecie grać od nowa? Jest demówka, która, gdzie tam wszyscy na setkę sobie graliśmy, a teraz zaczynamy po kolei nagrywać wszystkie instrumenty, Mak zagrał pierwszy perkusję i fajnie to wbił, można było się skupić tylko na detalach, wiesz, perkusji, teraz gitary robimy i oczywiście gitary na płycie mają troszeczkę inne brzmienie niż to, co słyszałeś, bo koncert to są wielkie paki i trzeba podać na te przody, które są na koncertach, trochę inny dźwięk, nie? A w studio mogliśmy sobie pozwolić na to, że do tego, co mamy, dołożyłem jeszcze klona Centaura i on to brzmienie jest dużo bardziej przesterowane. Czyli przez cały ten system, który tutaj jest, wpiąłeś jednak jakiś overtime, który robi booster, tak? No bo studio wymaga innego patrzenia, nie? I coś tam, jakiegoś Taurusa widziałem? Tak, Taurus, ciekawy to jest, bo coraz więcej gitarzystów korzysta z tych... wzmacniaczy podłogowych? Nie chcę nikogo, wiesz, jakoś obrazić. Cyfryzację, ja, o tym no, mówisz, to jest tak? Taka pornografia, nie? To jest zdjęcie dziewczyny. To jest bardzo fajne, co mówisz, bo wiesz, godzinę temu nagrałem rozmowę z Lipą, który jest w ogóle totalnie, wiesz, zesrany ze szczęścia, się przesiadł na cyfrę, nie? Ja tak, bo ma cicho słuchawkę. I tak, wiesz, siedziałem i tak... Znaczy, wiesz, ja ci coś powiem. Ja bardzo lubię też. Do niektórych, graliśmy z Illusion, oni tak jak teraz brzmią świetnie, tylko że ja po prostu nie potrafiłem, pożyczyłem sobie Kempera, potem pożyczyłem sobie Neurala, DSP, tego wiesz, no. I powiem ci, w ogóle nic nie mogłem na tym wymyśleć. Potem brałem Taurusa, który jest tak zrobiony i ma tam lampę też, ale on jest jakoś tak prawdziwy, że jak podłączę nawet w linię, to stary, to w ogóle dźwięk jest tu, jest obecny, wszystko reaguje. Wiesz, chodzi o artykulację. Jeżeli zależy człowiekowi na tym, żeby była artykulacja, mówię o przesterowanych, bo nie gram na czystych barwach, być może tam te urządzenia do czystych barw też są świetne i tak dalej, Robert Drężek jest bardzo zadowolony, nie? Natomiast no, ja jestem jednak oldschoolowcem, lampowcem i musi być sprzęt lampowy. Znaczy, telewizor może być cyfrowy. Ja niczego nie wykluczam, wszystko ma swoje zastosowania, każda z tych rzeczy do czegoś się nadaje, ale na przykład z doświadczenia mojego nagrywania próbek gitar, czasami sobie robię tak, że nagrywam w jeden kanał wzmacniacz i w drugim symulację wzmacniacza z tego bossa. Jakbym nie robił
jakbym nie podciągał gitary na mikserze, w miksie, ta gitara nagrana na piecu jest zawsze głośniejsza. Obecna. Bo to, i ta druga zawsze mi tylko robi jakieś takie, wiesz... Ja to nawet... I to czasami są różnice takie, wiesz, 3 decybeli. One niby są równe na tych wszystkich suwakach, a i tak tamtą słychać, nie? No bo to jest definicja dźwięku, nie? Drugie, trzecie, harmoniczne. Ja się na tym nie znam, ale wiem, że no wiesz, jest McDonald's i jest kuchnia u babci, nie? No nie, aż tak. Słuchaj, ja nie jestem już, daleki już jestem od skrajności, bo ta cyfra też poszła naprawdę bardzo do przodu i te wszystkie rzeczy, które... Słuchaj, ja jeszcze niedawno w studio miałem magnetofon, dwucalową taśmę. Przypomnę ci, że nagrywałeś pierwszą płytę Acid Drinkers na tym takim małym główienku zoomowym, tak, cyfrowym. Ale i byłeś tym podjarany, ale był nie wiadomo jak. Wzmacniacz Vermony tranzystorowy i jeden głośnik Fendera. Więc to nie jest tak, że wiesz, że na wszystkim coś się da, no chociaż zależy, co chcesz uzyskać. Pierwszy płytę Acid Drinkers teraz po latach, no to tak... Ale ma takie brzmienie, że nikt tak nie brzmi. Ale nikt tak nie brzmi. Nie? Solówki były na Marszalu, tylko dla nas iść w kierunku takim, że wszyscy grają na Marszalach i my też, to nie chcieliśmy tego robić, więc to zawsze były eksperymenty i coś, co nas raduje, cieszy w danym momencie, nie? To może być potem nieaktualne. A jak będziecie nagrywać partie rytmiczne na przykład, bo Maciej jest od partii solowych głównie, jak będziecie nagrywać partie rytmiczne i już będą to partie nagrywane w trackach? Już są. No, ale to będziesz ty je nagrywał tylko, czy Maciej też. Czy Maciej, jednak on będzie wiesz co, ten są, grał? Są momenty, gdzie Maciej jest bardzo, bo my gramy razem na próbach. Mm-hmm. I kiedy gramy nagrywamy na płytę każdy swoją gitarę, to stereo jest szersze i każdy gra troszeczkę inaczej. Niby to samo, ale są delikatne takie niuanse artykulacyjne, które powodują, że ten dźwięk jest szerszy, taki żywszy. Mm-hmm. Natomiast jak są fragmenty, gdzie ja sam wbijam na przykład podkłady pod solówkę, nie? Maciej nie wie, jaki tam jest podkład, ja sobie gram, no to się robi monofonicznie trochę i płaskie bardziej. Nie? Więc dogrywasz tą drugą gitarę? Tak, dogrywam, bo chciałbym, żeby Macieja solówki nie były w jednym kanale, tylko na środku, tak co najmniej głośno jak wokale. Nie? To jest walor Flapjacka zawsze od samego początku, że... No nie, te solówki zawsze Maciej, mimo tego, że było... Ja nawet bym nie nazwał tego solówkami. On gra po prostu jakieś takie impresje, jakieś takie melodie niesamowite. Wiesz, mimo tego, że te płyty dwie pierwsze były nagrywane w latach 90., gdzie się od solówek odchodziło, no to tamte solówki jednak musiały, nie, by, no bo, musiały być. To była siła też Flapjacka wtedy, nie? Że jednak to jest coś takiego... nie puszliście tym trendem, wiesz, że tych solówek nie. Tam nie było, nie? No potem jak ja odszedłem, to już nie było tych solówek za bardzo, nie? Przecież ja tak tęskniłem za Jancem, że na każdej płycie Lux Torpedy w wersjach instrumentalnych gra Jans. Albo też przez Wilki 2, solówka na w utworze Wilki 2 gra Maciej Jans. On zawsze daje swój kolor, ja go bardzo lubię pod każdym względem jako człowieka, ale też to się przekłada na to, jak on gra, co on gra, jaką on ma czujność artykulacyjną, wiesz, co, jakie dźwięki gra, nie? Ja lubię takie granie. No wiesz, nauczył cię grać na gitarze też, tak? No korzystałem z tego, że grając z nim w zespole wiele się nauczyłem. Nie? To nie było tak, że teraz zagraj mi gamę. Chociaż raz mówię, ty zagramy coś Slayera, jak przygotujesz solówkę Kerego Kinga, no to przygotowałem i zagrałem i on mówi, dobra, gramy ten numer. W zespole pojawił się DJ. Dlaczego? Po co? Słuchaj, EPROM to jest nie tylko DJ, to jest też człowiek, który na tej nowej płycie gra na MPC-ce, taka MPC-tka to jest z bitami. Zobacz, na koncercie nie zabraknie saksofonu, głosu guzika, także on nie tylko skreczuje, ale robi dużo takich fajnych teł, fajnych klimatów, a poza tym jest totalnym fanem Flapjacka. Pamiętam, bo o koncercie w Warszawie patrzył, jakiś koleś z dziewczyną grają na gitarach utwór, potem się okazało, że to jest DJ EPROM z córką. Zresztą tutaj na tej, bo pytałeś, kto robi utwory. No, są też utwory, gdzie Michał przynosił riffy, są riffy EPROMa też. On wziął gitarę, ta V-ka, co u mnie była tego LTD, no to jest jego gitara. I on tam nam grał, wiesz, a że Skubany gra na tych skreczach, to on ma tak prawą rękę szybką, że my z Maciejem się za głowę złapaliśmy. No to, to dobre. I są jego klimaty, bardzo się odcisną na tej płycie, co dodało
dało jeszcze takich klimatu lat 90. Cieszę się, że EPROM, który jest totalnym fanem Flapjacka, nawet wczoraj po koncercie mówi: Boże, jakie szczęście, że ja gram po prostu w zespole mojej młodości, że mogłem z wami zagrać, że gramy razem w ogóle, nie? I tak samo Kroto, nie? Przecież jak ja mu zaproponowałem, żeby zaśpiewał utwory Guzika, no, jak robiliśmy te pierwsze koncerty, bo jestem fanem też zespołu Hope, no to Kroto z szacunku do Guzika, bo był wielkim fanem Guzika, jest cały czas fanem Guzika, czuł się wyróżniony i było to dla niego bardzo, no, takie wyróżniające, nie? A poza tym też, no, wielka odpowiedzialność i nie chciał też spieprzyć tego, także to jest fajnie grać. Dlaczego jest nowa płyta? Bo Kroto i EPROM na przykład się tak jarali, jak my sobie graliśmy różne rzeczy, że wow, ty stary, ale ty jest cios. Ja, no to grajmy, jak to sprawia radość młodzieży, potem nam samym, no to jedźmy. No. A Ślimak wymyślasz jakieś riffy? Bo ty w Acidach, ja, wymyślasz dużo riffów, no, ostatnio się dowiedziałem. No, jestem świeżo po płycie Sichu i powiem ci szczerze, że tak trochę jestem wyzuty. Ale też Maciej ma, jego granie na garach ma duży wpływ na to, jak ten riff ostatecznie wygląda. I były takie momenty, że Maciej mówił: a słuchaj, a zagraj to trochę inaczej, zagraj to tak, albo tu uprość, i wtedy to lepiej brzmi z garami. No i chyba nie ma osoby na tej płycie, która by nie miała jakieś swoje pomysły, nie? Nawet wokaliści. A czy tak jak ci brakowało grania z Jancem, to brakowało ci grania ze Ślimakiem? Nie brakowało mi, bo ja pamiętam, że on tak grał, jak grał. No, ludziom się podobało, ale no, po prostu było inaczej. Jak grasz z 10 lat z jakąś kapelą, to zaczyna ci irytować, bo jest wszystko przewidywalne. Mm-hmm. Dla mnie przynajmniej, nie? No ale dobra, no to w Luxor będzie, no to w Tymoteuszu z Krzyżykiem już też trochę lat, no, grasz, dlatego, tak? Dlatego jest Omega zupełnie inna, bo nareszcie pojawiło się nowe ten, nie? I się chłopacy odnaleźli. Natomiast my, jak byliśmy, wiesz, chcieliśmy coś nowego, no to z Maciejem założyliśmy Flapjack, dlatego, nie? Ale do czego zmierzam ze Ślimakiem, nie? Tak, ja trochę sobie żartuję oczywiście, nie, bo Ślimak zawsze miał poziom. Pierwsze płyty wiadomo, jakie były. My wszyscy tak graliśmy jak zbóje. No ale po tych 20 latach niegrania razem, jak Ślimak odpalił gary w studio, jak zaczął grać, to powiem ci, jestem w totalnym szoku, nie? Że przez te 20 lat naprawdę... Nauczył się. Znaczy, mega profesjonalnie to wszystko brzmi od razu. Ja się zastanawiałem, jak słuchałem nowych płyt Easy Drinkers, jak dalece ta ingerencja w brzmienie perkusji jest zrobiona, co tam jest tak zrobione, a tu się okazuje, że on tak po prostu gra, nie? Bo teraz w naszym studiu, jak Wasyl ustawił mikrofony, nawet tak na próbie, to Maciej zaczął na trackach brzmi po prostu tak, jak zrobiona perkusja całkowicie, bardzo fajnie. Czy następnym krokiem chociażby waszej współpracy, i to jest pytanie, którego ja nie zadaję, ale jestem zobligowany do zadania tego pytania, wiele osób sugeruje tego typu rzeczy, jest to, że na jakiś chociaż jeden moment na trasę koncertową zespół Acid Drinkers w oryginalnym składzie się pojawi? Wiesz co, no, ja nie chciałem tego zadać, znaczy, ale nie, naprawdę ja, się ja, ludzie, ja ci, o to, ja ludzie powiem, mimo bo... to, wiesz, z racji na to, że się znamy dość długo, ludzie wiesz o tym co, wiedzą, męczą mnie tym na każdym live, co za Acid Drinkers, co za Acid Drinkers. Ja mówię: ludzie, ja nie wiem, co za Acid Drinkers, tak? Myślę, ale że, no, siedzicie... że... Ja sam nie wiem. My nie wiemy, trzeba by było zapytać pierwsze Tytusa, poza tym Elon Musk by musiał załatwić bilet albo transport z Marsa na Ziemię dla popcorna. I nie, to bo myślę, że no, jak w pierwszym składzie, to popcorn musi grać. No nie, nie, nie. Mówię o normalnym, wiesz, pierwszym składzie. Ale zadaj to pytanie Tytusowi. Tytusowi? Będę miał ten taki z tam tak czterema strunami? Mhm. Nie, to cztery struny to nie jest... Ale ja gram też tylko na czterech. No ale wiesz, masz jeszcze te dodatkowe... Ale miał gitary do tego, do Wi-Fi. No, gitary... Słyszałem. Bębny też. Wszystko. Trzeba było lepiej już zaśpiewać. Ale co, nie powiedziałeś nie? Ty też nie powiedziałeś nie? To powiedziałem tak? No nie. No. Czas pokaże. Znaczy, ja nie mówię o nagrywaniu płyty, ale to nie jest nudne, że człowiek, no, że na przykład wiesz, jakie są prezenty pod choinkę, nie jest to nudne? Znaczy nie, ja nawet nie mówię, że ja chciał to zobaczyć. Ja lubię się ucieszyć, rozpakowuję i było takie święto, że dostałem wkrętarkę Milwaukee, o której cicho marzyłem, nikt nie wiedział, bo moi zięciowie mają. Ja miałem, no, miałem ten jakiś...
słabe. Jak dostałem taki prezent pod choinkę, niespodziewany, to się popłakałem, nie? Oni jeszcze filmiki nagrywali, a ja płakałem. Jeszcze zobaczyłem dodatkowe baterie do Milwaukee. Stary, jakie to jest urządzenie. Jak to brzmi, jak to wkręca. Wiercisz w gitarach trochę? Tam wszystko wiercę. Brzmi, wkręca jaglica. No. Zakładasz sobie trzy kostki i na przykład próbowałeś wiertarką jak Gilbert? Nie, bez wiertarki. To bez wiertarki. To może powinien zostać DJ-em i robić to na mikserze, nie? No właśnie. Czy jeszcze coś będziecie szukać brzmieniowo, czy już to wszystko, co teraz mamy powiedziałeś, już, te mesy, to już wszystko, to jest znaczy, temat brzmienia Flapjacka jest zamknięty? Powiem ci, że interesuje mnie jeszcze jeden wzmacniacz. No właśnie. Bo ja przerobiłem tyle wzmacniaczy, że po prostu... Zobacz, druga gitara, która jest na płycie, jest nagrywana... Na Labodze. Na Labodze 40. Mhm. I to się tak klei razem. Bardzo, bardzo fajny duet, nie? Natomiast... ciekawi mnie, co Bogner teraz zrobi, bo w tym roku ma wyjść Ultra, Uberschall Ultra. Nie? Mm-hmm. Ja grałem, miałem dwa razy Bognery, jednego miałem Anniversary. To jest taki komputer mały, nie byłem zadowolony, chociaż czystą barwę miał przepiękną. Natomiast miałem takiego customa Ekstazy C, zawsze jest A albo B, nie? A to było C, nie wiedziałem dlaczego. Napisałem do Bognera i on mi odpisał, napisał jakie lampy najlepiej preferuje, że Sankt Petersburga, żeby miała literkę S, nie? I obserwuję bardzo, co on robi. No i teraz czekam, bo interesował mnie ten Uberschall zielony, ale właśnie kolega, który przyjechał do mnie i sprzedał mi marka 3 dodatkowo taki bag, no to on mi też zwrócił uwagę na wzmacniacz, który ukaże się w tym roku, którego Bogner wypuszcza. To jest, ale do takiej do rzezi, nie? To jest Uberschall Ultra. Więc to mnie ciekawi. Ale płytę nagracie na tym, co jest teraz już. Tak. No, ja patrzę w przyszłość trochę, nie? Aha. I jeżeli chodzi o mój projekt, który już w lipcu zaczynam robić. Jaki twój projekt? Zespół Larmo. Co? Ale o co chodzi? Przyjedziesz, zobaczysz. No nie, po prostu. Co po prostu mój syn robi zarąbistą muzykę, no. I już wydał dwie płyty i cały czas mamy plan, żeby połączyć wodę z ogniem i trapowe ciężkie granie połączyć z gitarami ciężkimi. Bo w tych trapowych kapelach, jak City Morgue, wiesz... No jakichś takich nowoczesnych rapsach grajmy. No nie, trapy grajmy, już nie grajmy. Są takie nowoczesne, są już... No dobrze, no. No ale ja jeszcze... Słucha Cypress Hill cały czas w samochodzie, no to są nowoczesne, nie? No tak, ale wiesz, w tej muzyce hip-hopowej i trapowej to sezon nie trwa 10 lat, tylko półtora roku, nie? Więc to już pewne rzeczy są stare. Natomiast chcemy spróbować z wyobraźnią Henryka i moją ciężką gitarą zrobić coś razem. I to będzie duet, gdzie będziemy zapraszać różnych wokalistów. Jeszcze a Henryk na czym? Henryk komponuje muzykę, gra na syntezatorach, robi bity, robi... Jak sobie wejdziesz na... Czyli to jest zupełnie innego niż wszyscy do tej pory cię znają z... No tak, ale ja wiesz, nie jestem, ja się nie ograniczam do muzyki, tylko country. Country metal. No. No to mnie pan zaskoczył, a to można już gdzieś tego myśleć. Wiesz co, Henryk zrobił nam Wilki 2 na Electrolux Torpedzie, nie? No. I on to zrobił wieczorem, mówi, tato, nic innego nie wymyślę, bo ja jutro mam pracę i tego, i tak szybko zrobił Wilki 2, które jest na Electrolux Torpedzie. I przez te 2 lata, które to się tak posunął do przodu, zresztą no, jak będziesz chciał, to sobie posłuchaj, Natura 2000, Luźna Kmina, jest taka druga płyta, tam producentem i robi bity Henryk, nie? Tam jest dużo fajnych wokalistów, raperów, a Henryk robi muzykę, jest odpowiedzialny za od strony producenckiej i kompozytorskiej. No nieźle. Czy w twoich rękach pojawią się jakieś nowe gitary, zamykając naszą rozmowę, czy już się spełniłeś w tej kwestii całkowicie? Wiesz co, jeżeli będę robił jakąś gitarę, to chciałbym zrobić jeszcze jedną gitarę w tą zonie. Aha. Explorera. Albo BC Richa, tylko że odwrotnie. Bo BC Rich ma
górną szczękę do przodu, nie? No. To ma krótszą, ma dłuższe, a eksplorery mają tak, nie? No. Nie? No i chcemy zrobić odwrotnie. Takiego bista trochę. Odwrotnie. No. Dokładnie kształt bisy liczy, ale odwrotnie. Że ten narożnik będzie dalej, a ten będzie tu, nie? O Jezus. Jezus powiedziałeś? No. No trochę inny, ale... Nie wyobrażam sobie tego w tym momencie. Ja też, ja właśnie lubię takie rzeczy, że nie mogę sobie coś wyobrazić. A skupiłeś się ostatnio bardzo na promowaniu polskich marek też. No są najlepsze. Grober FX, tak? Ksitek. Ksitek, kable Red Music też, czy nie? Red Music. Mhm. Chcesz spróbować Fat Cables? No i... Fat Cables nie do końca są polskie, no bo Kuba robi je z japońskich kabli, nie? Mhm. Więc dobrze je tylko składa i są na redach dobre... Na bardzo mi się redy sprawdzają w akustycznym graniu, nie? Bardzo. A w czadowym gram na kopicie Pit Cornish, czyli Belden 8412. Cały czas masz jeszcze Gibsony, czy już się pozbyłeś? Mam, no przecież mam. Barytona cały barytona czas? Barytona mam. Tylko już? Tak. Żółta poszła na ZUSy w okresie pandemii. O, i Mayton też. O. A ten jeden Huber musiał iść, bo wesele było syna. A Frytę jeszcze masz? Mam. A czemu na niej nie grasz? Wiesz co, próbowałem. No, Fryta może czeka tak jak ta Mesa na swój czas. Ona, nawet nie próbowaliśmy na tej zielonej, to jest Fryty, ta taka czarno-zielona. Fajnie to brzmiało. Tylko że potem jak wziąłem SKG, to na przykład od razu przypasił. Ona taka sucha jest ta Fryta, nie? Taka jest... Ale ma świetną menzurę i przez to gra tak coś barytonowo bardziej niż gitara, nie? No to chyba na 3 lata mamy z głowy. No nie, musisz przyjechać do studia, ci wszystko pokażę. Pokażesz? Tak, tak, bo jeszcze nie możemy zapomnieć o JDJ, nie? Bo Jakub Jakubowski. Takim w gazetowym to jest to? Nie, JDJ to jest sterownik. Sterownik, dobra, no. Stary, i teraz on jeszcze robi zasilacze też. Bardzo ciekawe, które będą... dobra, nie mogę zdradzać wszystkiego, ale sterownik używam Jakubowskiego, jest absolutnie transparentny i... Wczoraj była taka akcja. Niechcący pod spodem szalałem totalnie i wypił mi się drzek. Nie wiedzieliśmy, co się stało, więc wziąłem z gitary kabel i od razu włożyłem do Marka akurat, nie? I tak grałem koncert. No brzmienie było dokładnie to samo. Nie było żadnego... Jest 1:1, nie? No jak już ty to mówisz, to musi tak być. Nie, bo jest, pod tym względem jestem czujny. Natomiast prawda jest też taka, że... ja większość, 99% gram tylko na kablu, nie? Bo ten sterownik jest właśnie po to, że on mi przepuszcza czysty sygnał z gitary do wzmacniacza. Gitara też nie może mieć tonów, nie może mieć tam dodatkowych jakichś pierdół, tylko od razu idzie z jeden potencjometr i do widzenia, do pieca, nie? A jak są jakieś wypadki, wiesz, poszczególnych utworów, gdzie jest potrzebny jakiś efekt, czy w pętli użycie czegoś, to wtedy mam sterownik właśnie. Którym to włączasz? Czyli co, widzimy się w marcu w Poznaniu? Zapraszam. Wasyl bardzo chciał, żebym przyjechał. No znowu będzie 1,5 godziny takiego nudnego gadania, dobra. Nudnego gadania, które obejrzy 200 tysięcy osób. Myślę, że nie ma co narzekać. Do zobaczenia. Mamy to nagrane, przypinsetowane przy świadku. Ale nie powiedzieliśmy... Świadku nie byle jakim. Tylko nie powiedzieliśmy, w którym roku. Marzec, ale marzec. Czyli jednak nie mogło być poważnie. Jak my tego nie zrobimy, to się obrazi już całkowicie. Ale mikrofon mi odda. Jeszcze raz wielkie podziękowania za to, że obejrzeliście odcinek. Jeszcze raz wielkie podziękowania za to, że jesteście tutaj ze mną i po prostu działacie w tejże gitarowej mgle. Wszystkich nowych widzów bardzo serdecznie chciałbym powitać w imieniu naszej społeczności. Przypominam, że kanał można wspierać poprzez Patronite i za to wspieranie co miesiąc organizowane są konkursy dla patronów. W tym miesiącu do wygrania jest zestaw gitara elektryczna Kord, kabel Reds Music i wzmacniacz Joyo, więc pełny zestaw do gry na gitarze. Szczegóły tego są oczywiście na Patronite. W tym momencie jest lista osób, które tenże kanał postanowiły wspomóc w rozwoju. Jak zapewne zauważyliście, od ostatnich 2 lat tutaj dzieją się rzeczy
poważne, coraz fajniejsze, kanał się rozwija, kanał nie stoi w miejscu i to się dzieje dzięki wam. Następująca sprawa. Będąc w Warszawie, nagrałem jeszcze dwa wywiady. Mam wywiad z Jancem, czyli gitarzystą solowym zespołu Flapjack, i mam rozmowę z Lipą z Illusion i Lipali. W kwestii ta druga rozmowa jest z tego, że Lipa przesiadł się z wielkiej ściany wzmacniaczy na mały, no nie taki mały, ale na Bossa GT1000 i sobie rozmawiamy dokładnie właśnie o tym. Do was w komentarzach należy wybór, czy będzie to Janc, czy będzie to Lipa. I ten osobnik, który zbierze więcej komentarzy, Janc, Lipa, będzie pierwszy w kolejce do publikacji, ale od razu powiem, oba wywiady są bardzo, bardzo ciekawe i poruszamy oczywiście dużo różnych kwestii związanych z gitarą i oba te wywiady oczywiście się pojawią. A jak już mówiłem też na początku, takie PGR-y powstają dzięki wam i nie będę na przykład ukrywał, powiem to. Dzisiaj idę na koncert Kobranocki, umówić się z Kobrą z Kobranocki na wyjazd do Torunia, ażeby tam zrobić odcinek. I tam będzie też sporo różnych ciekawych instrumentów. Jak wiecie, za tydzień jest wyjazd do Londynu na targi, to też się dzieje dzięki wam. Mówię, warto, bo macie treści. Końcówka samochodowa i cały czas przypominam, że warto oglądać odcinki do końca. Hej, hej, dzień dobry, witam wszystkich. Siemaneczko, gitarowe świry, świrusy. A dzisiaj końcówka samochodowa. Z lekko zachmurzonego Santa Monica. To jest taka część większej aglomeracji Los Angeles. Pytanie, czy ja mógłbym przejść obojętnie obok takiego starego transportera marki Volkswagen? No w życiu. Auto nie jest w dobrym stanie, ale jest jeżdżone na bieżąco. Widać, tablicę ma San Francisco. Zobaczmy, co tu u niego słychać. Widać, że mimo, że generalnie zima nie uderza, drogowcy nie sypią soli na... It's fine, no problem. Drogowcy nie sypią soli na drogi, ale rdza go tu bierze. No ale ten auto pewnie ma z dobrych 30-40 lat. Więc jest tak najbardziej uzasadnione. Lustereczko, powiedz przecie. Uwagę zwraca również ciekawa szachownica. Można w chwilach wolnych przy plaży pograć sobie w szachy. Zrobimy tu małą inspekcję. Brakuje tu paru elementów karoserii, ale co tam, jeździ, na to wygląda przynajmniej. Bardzo mi się podoba, stylowy tutaj informacja o samochodzie Volkswagen, myślę, że to jest część oryginalna. Uwagę również zwraca, że chyba tu jeżdżał jakiś były wojak. Szwejk tym autem się porusza. Jest jakie jest. Jest po prostu prawdziwe. To auto niczego nie udaje, nie jest czymś więcej niż naprawdę jest. Jest po prostu starym, obśrupanym transporterem marki Volkswagen. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego. Ty masz nierówno strasznie. Ej. Masz bardzo nierówno, wie? Teraz masz równo.